Drodzy studenci Młodzieżowej Politechniki Opolskiej, serdecznie witam Was w akademickim gronie. Jesteście już prawie dorośli, a przez doświadczenie trudności, jakie wiążą się z ostatnimi pandemicznymi miesiącami, na pewno też dojrzalsi niż inne roczniki. Dlatego powiem Wam to, co powiedziałem Waszym kolegom i koleżankom z uczelni podczas inauguracji roku akademickiego. Gratuluję Wam wyboru Politechniki jako dobrej uczelni, w której będziecie się przygotowywali do Waszego zawodowego życia. Życzę Wam, abyście w pełni wykorzystali szansę na dobrą przyszłość. Przed Wami czas nie tylko nauki, ale przede wszystkim kształtowania charakterów, poglądów, postaw społecznych. Jest to też czas zawierania najbardziej trwałych przyjaźni. Dbajcie o swój rozwój i swoje zdrowie. Pamiętajcie, że w naszej uczelni jesteście najważniejsi. W tym roku Młodzieżowa Politechnika Opolska będzie online, ale internet to Wasze środowisko naturalne. Wierzę, że może być nawet ciekawe. Nasi profesorowie specjalnie dla Was przygotowali prezentację najciekawszych laboratoriów. Mam nadzieję, że Politechniczny kanał YouTube stanie się jednym z Waszych ulubionych miejsc w sieci, a w przyszłości Politechnika ulubionym miejscem w mieście. Pamiętajcie też, że wiedza to najważniejsza rzecz, jaką możecie zdobyć. W sytuacjach kryzysowych nie liczą się bogaci, sławni czy wpływowi, ale ci, którzy się na czymś znają, zwłaszcza inżynierowie. Bardzo serdecznie jeszcze raz witam Was w murach, wirtualnych murach Politechniki Opolskiej. Dziękuję. Przyjmuję Cię do społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej. Przyjmuję Cię do społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej. Przyjmuję Cię do społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej. Niniejszym bardzo serdecznie Was witam. Jesteście od tego momentu studentami Młodzieżowej Politechniki Opolskiej. Dzień dobry, nazywam się Przemysław Domaszewski. Jestem doktorem na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o tym, czym jest zdrowe jedzenie. Żeby zająć się tematem zdrowego jedzenia, musimy rozpocząć od samej koncepcji zdrowia. Czym dla nas jest zdrowie? W kontekście zdrowia warto byłoby rozpatrzyć czynniki wpływające na zdrowie. Współcześnie bardzo często mówi się o tym, że głównym czynnikiem jest ten czynnik genetyczny. Aczkolwiek w wielu przypadkach możemy zauważyć, że mimo tego, że jesteśmy genetycznie w jakiś sposób uwarunkowani, to dieta i odpowiednie odżywianie będzie miało tutaj niebagatelne znaczenie w kontekście zachowania zdrowia. Jakie czynniki sprawiają, że jesteśmy zdrowi? Po pierwsze, odpowiednie uwarunkowania genetyczne. Niestety, pewne mutacje w obrębie naszych genów będą warunkować to, że pewne zmiany, czy też będziemy trochę bardziej narażeni na pewne zmiany negatywne, jeżeli chodzi o choroby, czy też zdrowie. Po drugie, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. Na naszych wykładach dzisiejszych chciałbym porozmawiać z Wami na temat odpowiedniej, zdrowej diety. Nie będziemy korzystać z prezentacji, tylko z podpunktów, które chciałbym z Wami przedyskutować w jakimś zakresie, chociaż trudno tutaj mówić o dyskusji. Jak powinno wyglądać zdrowe śniadanie? Co do tego zdania są bardzo mocno podzielone i ostatnimi czasy pojawiają nam się całkiem sprzeczne doniesienia. Z jednej strony możemy zauważyć to, że mówi się o diecie wysokobiałkowej i wysokotłuszczowej. Bardzo dużo sportowców i osób związanych z treningiem, z fitness, mówi o tym, że najlepsze śniadanie to jest śniadanie białkowo-tłuszczowe. A więc standardowo mówi się głównie o jajkach, boczku, kiełbasce, parówce. Paradoksalnie tego typu śniadania pojawiają nam się w diecie sportowców w kontekście diety wysokotłuszczowej. Z drugiej strony pojawia nam się koncepcja postów okresowych, a więc układu, w którym powinniśmy przeskoczyć pewne posiłki po to, żeby nasz organizm miał trochę dłuższy czas pomiędzy dostarczanymi kaloriami i żeby mógł w jakimś zakresie się zregenerować. Zresztą o postach okresowych powiem jeszcze dokładniej za chwilę. Po trzecie, mamy też standardowe śniadania, które pojawiają nam się właściwie na całym świecie bardzo, bardzo mocno, a więc płatki z mlekiem. I o tych płatkach z mlekiem, nieszczęsnych płatkach z mlekiem chciałbym porozmawiać, ponieważ widzimy tutaj różne rodzaje płatków. A więc standard, który powinien być zachowany w kontekście zdrowego śniadania, to powinny być płatki z pełnego przemiału, a najlepiej takie standardowe płatki, które są tylko zmiażdżonym, delikatnie poddanym obróbce cieplnej produktem w postaci płatków owsianych, jęczmiennych, jagielanych, orkiszowych,
innych. Gorzej, ponieważ w większości przypadków owe zdrowe śniadanie, przy czym zdrowe jest tutaj ze spornym znakiem zapytania, to są płatki bardzo mocno słodzone, które razem z mlekiem mają stanowić pierwsze źródło energii. Przy czym kiedyś mówiono bardzo mocno o tym, że poranek powinien rozpocząć się od węglowodanów. A więc nad ranem powinniśmy spożyć sporą dawkę węglowodanów, dlatego że nasz mózg potrzebuje węglowodanów do tego, żeby się obudzić. Kolejne badania niestety pokazały, że nie do końca jest to prawdą, że śniadanie, zwłaszcza kiedy jest bardzo bogate w węglowodany proste, raczej będzie warunkowało delikatne uśpienie, a więc układ, w którym nad ranem mamy wysoki poziom kortyzolu, a jest to związane z tym, że budzimy się przy wysokim poziomie kortyzolu, będzie warunkował to, że nasz organizm trochę gorzej reagował będzie na węglowodany proste. I tutaj reakcja ze strony insuliny będzie dużo gorsza. Dlatego to śniadanie z węglowodanami prostymi nie jest najlepszym rozwiązaniem. I w kontekście zdrowych śniadań powinniśmy unikać słodkich płatków. Owsianka jest dużo lepszym rozwiązaniem, przy czym oczywiście smak owsianki jest odrobinę gorszy. Ale nie musi być, ponieważ po pierwsze możemy zupełnie spokojnie do takiej owsianki dodać owoce, które lubimy. Świeże bądź mrożone. Po drugie, fajnie sprawdzają się orzechy. I kiedy wykombinujemy, połączymy odpowiednio ze sobą te składniki, możemy dostać bardzo fajne, ciekawe, interesujące smakowo śniadanie, które jednocześnie będzie spełniało wszystkie normy dla zdrowego śniadania. Pytanie, które często pojawia się w tym momencie, jest, czy możemy stosować owoce mrożone. Dosyć fajna sprawa z tego względu, ponieważ powszechnie obecnie w sklepach mamy bardzo dużo różnego rodzaju mrożonek. I mrożone owoce zachowują praktycznie całość pozytywnych składników odżywczych, które mają owoce świeże. Nawet pojawiają się ciekawe doniesienia, które mówią o tym, że mrożone owoce mają więcej witamin i składników mineralnych niż owoce, które są niby świeże, ale które przez długi czas musiały być w transporcie. O tej porze roku możemy w sklepach bez większych problemów znaleźć jagody leśne. Polskie jagody leśne mrożone, które mają dużo więcej składników odżywczych niż świeże borówki czy świeże jagody, które jesteśmy w stanie znaleźć w sklepach, które przyjeżdżają do nas, jeżeli dobrze przeczytacie spód opakowania, aż z Peru. Jeżeli wyobrazimy sobie, ile trwa ów transport, ile czasu, zwłaszcza, że one nie przelatują do nas samolotami, tylko raczej płyną. Wobec tego mamy długi czas, w którym borówki powolutku, spokojnie, w kontrolowanych warunkach dojrzewają, czyli zrywane są wtedy, kiedy są jeszcze zielone. Tym samym ilość składników odżywczych jest dużo mniejsza niż w naszych zwykłych mrożonych owocach. Także możemy bardzo fajnie dopasować sobie nasze mrożonki do owsianki, żeby było idealnie, zdrowo i smacznie. Przy okazji owsianka, kiedy będzie chłodna, będzie miała trochę niższy indeks glikemiczny, tym samym nie będzie takiego skoku insuliny i da nam energię na długi czas. Dostarczamy wszystko to, co powinniśmy. Kolejną kwestią dosyć istotną w kontekście śniadania jest kwestia mleka, ponieważ jest to bardzo popularny produkt. Wiele doniesień mówi nam o tym, że mleko jest głównym źródłem białka, wapnia w naszej diecie. Z drugiej strony pojawiają się również doniesienia o tym, że mleko, czy też białka mleka, należą do jednych z głównych przyczyn uczuleń. Alergeny, które najczęściej jesteśmy w stanie spotkać w naszej diecie, są związane z mlekiem, orzechami, jajkami, owocami morza albo zbożami, a dokładnie glutenem. Więc w tym wypadku być może warto byłoby zastąpić mleko, zwykłe mleko krowie, jakimiś napojami, które odrobinę symulują owe mleko, zwłaszcza w sytuacji, w której okazuje się, że pojawiają się pewne reakcje ze strony organizmu. Często te reakcje są trudne do wychwycenia na samym początku. Natomiast kiedy spojrzycie dokładnie i krytycznie, to może się okazać, że codziennie, godzinę, dwie, trzy godziny po śniadaniu, czujecie się trochę gorzej, pojawiają się jakieś zdęcia, dziwne reakcje ze strony układu trawiennego, a być może macie bóle głowy, które pojawiają się bardzo nieregularnie. Niekiedy są to również problemy ze skórą. I każdy z tych elementów daje nam
do myślenia właśnie w tych kategoriach, czy przypadkiem nie pojawia się jakaś reakcja uczuleniowa. Pamiętajmy o tym, że reakcje uczuleniowe to są nie tylko reakcje szybkie, nie tylko takie, w którym ugryzie nas urząd i nas pszczoła i od razu puchniemy. Często te reakcje są wolne i objawiają się z tak dużym opóźnieniem, że bardzo dużo osób nie jest w stanie ich połączyć z jedzeniem. Mleko na pewno jest tutaj jednym z tych czynników, które warto byłoby rozpatrzeć w kategoriach uczuleń. A co jeżeli ktoś nie lubi płatków owsianych? No tutaj możemy zupełnie spokojnie skorzystać ze standardowych śniadań w postaci chleba, zwykłych kanapek, które też będą dobrze nam się sprawdzać. Ale pytanie, jak wygląda ten chleb? I współcześnie, kiedy popatrzymy na skład chleba, możemy zauważyć kilka dosyć niepokojących zjawisk. Po pierwsze, chleb jest wieloskładnikowy. Po drugie, jeżeli popatrzymy na chleb z dyskontów, z dużych sklepów, możemy zauważyć, że chleb jest tam świeżo pieczony, ale nie jest pieczony z mieszanek, które są wytwarzane na miejscu. Raczej przyjeżdża tam mrożone ciasto. Z tego czasu pojawiały się doniesienia odnośnie tego, że to mrożone ciasto bywało zanieczyszczone różnymi substancjami, które były nie do końca dozwolone. Obecnie całe szczęście to zostało w jakiś sposób wyprostowane. Ale chciałbym, żebyście na chleb, na zdrowy chleb patrzyli w kategoriach składników, które tam są. Idealnym składem chleba to jest mąka, woda i sól. Trzy składniki, które wymieszane ze sobą dadzą nam chleb. Kiedyś któryś z moich podopiecznych zapytał mnie, a co z drożdżami? Ale drożdże nie są nam potrzebne w chlebie. W chlebie wystarczy, że mamy zakwas chlebowy, który będzie wyśmienicie się sprawdzał jako spulchniacz chleba. Oczywiście ten chleb nie smakuje tak jak świeża bułeczka, ale pamiętajmy o tym, że te świeże bułeczki, zwłaszcza bułeczki, które po jednym dniu stają się twarde i niedobre, wcale nie są najlepszym rozwiązaniem. Lepszym rozwiązaniem w kontekście zachowania zdrowia i sprawności w jakimś zakresie jest właśnie ów chleb żytni razowy. Możemy wykorzystać również inne zboża, przy czym standardem jest chleb żytni razowy z trzech składników. Sprawdza nam się wyśmienicie. Kolejna kwestia to jest kwestia drugiego śniadania. Jesteście w wieku, w którym bardzo często drugie śniadanie to jest posiłek, który spożywacie w szkole. I z jednej strony, znając realia, wiem, że najczęściej są to przekąski różnego typu. Często przekąski, które można było dostać w sklepikach szkolnych albo w Żabce idąc do szkoły. Zaskakująco często są to również słodycze. Tutaj bardzo ważny jest jeden element. Nie wiem, czy zauważyliście u siebie, że kiedy zjecie coś słodkiego, czujemy się pobudzeni, ożywieni tylko przez chwilę, a z reguły po kilkunastu minutach następuje swego rodzaju spadek formy. Ja to od wielu lat obserwuję. Młodzież, która idzie na przerwę, zjada batoniki, wraca z powrotem, przestaje myśleć tak skutecznie. Brakuje interakcji. Jest to związane z reakcją naszego układu hormonalnego na cukry proste. Pojawiają się cukry proste, organizm dosyć skutecznie rozkłada je, czy też magazynuje w postaci glikogenu mięśniowego, czy tkanki tłuszczowej, a później następuje spadek. Pojawia nam się niski poziom cukru we krwi, tak zwana hipoglikemia, która warunkuje właśnie to, że chce nam się spać. Jeżeli po zjedzeniu przekąski czujesz, że chce ci się spać, to znaczy, że ta przekąska nie jest dla ciebie najlepsza. Najlepsze przekąski, które mogły pojawić nam się w szkole, to są kanapki z chleba razowego z dodatkiem jakiegoś źródła białka. To może być ser, mogą być jajka, może być mięso w postaci jakiejś szynki, piersi kurczaka. Fajnie sprawdzają się, zwłaszcza w sytuacjach, w którym jesteście długo w szkole, również przekąski w postaci orzechów. W większości przypadków nie ma najmniejszego problemu, żeby duże opakowanie orzechów podzielić na cztery mniejsze, po 25 gramów, i wrzucić je w różne dziwne miejsca, do jednej torby, do drugiej, do plecaka, do kieszeni. W ten sposób mamy fajny zapas energetyczny, a orzechy pod kątem składu są wyśmienite. Mamy białko, fitohormony właściwie, które zawarte są w orzechach, błonnik, bardzo dużo minerałów, pozytywne tłuszcze. Nie będę tutaj rozpatrywał już dokładnie, szczegółowo poszczególnych orzechów. Każdy orzech, który będziecie spożywać, powinien być bardzo pozytywny. Przy czym jest jedna kwestia. Pamiętajmy o tym, że orzeszki ziemne tak naprawdę nie są orzechami. Że orzeszki ziemne
To raczej są strączki i bliżej im, jeżeli chodzi o skład, do soi czy do fasoli niż do orzechów. Dlatego orzechy ziemne możemy stosować, one nie są negatywne, chociaż są bardzo mocno uczulające, ale raczej w kategoriach bardzo zdrowej przekąski myślę o orzechach idealnie byłoby naszych, te, które w naszych terenach, orzechów włoskich, laskowych, również nam się bardzo sprawdzą. Nie bójcie się tego, że orzechy są wysokokaloryczne, ponieważ te kalorie, oczywiście one są, jeżeli popatrzylibyśmy na poszczególne rodzaje orzechów, mamy od 500 do 600 kilkudziesięciu kilokalorii w 100 gramach orzechów. Ale pamiętajmy o tym, że to są pozytywne kalorie, warunkowane wysoką zawartością wielonienasyconych i jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, substancji, które są nam niezbędnie potrzebne do rozwoju i do regeneracji. Jeżeli chodzi o obiad, tutaj bardzo często problemem jest obiad szkolny, ponieważ mam wrażenie, że ciągle szkolny obiad nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ja wiem, że być może jest najwygodniejszym, natomiast kiedy spojrzymy na skład, to często jest to względnie słabej jakości. Wierzę w to, że są stołówki, które są w stanie idealnie dopasować obiad do potrzeb młodzieży. Z drugiej strony byłem promotorem pracy, w której analizowaliśmy skład stołówek w ośrodkach sportowych, gdzie też bazowały głównie na węglowodanach i tłuszczach, i to wcale nie najlepszych, czyli nie były pod kątem składników idealne dla nas. Dlatego moim podopiecznym bardzo często zalecam, zwłaszcza młodym chodzącym do szkoły, żeby zamiast jeść obiad w stołówce, przygotowali sobie opakowanie, zwykłe plastikowe opakowanie, w którym będą mieli to, co jest im potrzebne na obiad. Podstawowymi składnikami, które są dla nas istotne w tym wypadku, jest źródło węglowodanów, w naszym wypadku węglowodanów złożonych. Najczęściej do węglowodanów złożonych w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie zaliczamy ziemniaki, kasze wszelkiego typu i kalibru, ryż, makaron. Istnieją pewne kontrowersje związane z ziemniakami, chociaż właściwie istnieją kontrowersje związane ze wszystkim, ale istnieją kontrowersje związane z ziemniakami, dlatego że ziemniaki podobno tłuczą. I jeżeli weźmiemy takie standardowe ziemniaki obiadowe, gdzie ktoś do ziemniaków dorzucił pół opakowania margaryny, to wtedy one faktycznie przestają być produktem prozdrowotnym. Natomiast kiedy spojrzymy na sam skład ziemniaków, jako warzyw, to okazuje się, że one mają naprawdę bardzo fajny skład. Są dobrym źródłem minerałów, bardzo fajnym źródłem białka, bardzo dobrym źródłem węglowodanów. Więc musielibyśmy jeść w takim wypadku ziemniaki w wersji bez dodatku tłuszczu. Idealnie byłoby ziemniaki gotowane w mundurkach, bo wtedy jak najmniej tracą najmniej składników odżywczych. Jeżeli chodzi o kaszę, to tutaj idealnym rozwiązaniem byłoby niestety niezbyt lubiana kasza gryczana, ponieważ z perspektywy zawartości aminokwasów ma ich najwięcej, mają najlepszą strukturę. Przy okazji ma bardzo dużo magnezu i błonnika. Fajnym rozwiązaniem są również inne kasze, natomiast gryczana jest tutaj takim wzorcem podstawowym. Jeżeli chodzi o makaron, to makaron pełnoziarnisty sprawdza nam się wyśmienicie, przy czym makaron z mąki durum też będzie sprawdzał się bardzo dobrze, z racji tego, że tutaj indeks glikemiczny tego makaronu, a więc dynamika, z jaką trafiają nam węglowodany do krwi, jest względnie niski, czyli nie będzie tego strzału z insuliny, która będzie nas usypiała, a będziemy mogli zupełnie spokojnie dłużej czerpać z tego energię. To źródło węglowodanów. Kolejnym elementem, który zalicza się poniekąd do węglowodanów, są warzywa. I naturalnym dodatkiem do węglowodanów złożonych, o których mówiłem, są warzywa. Obecnie mamy bardzo łatwy dostęp do warzyw, ze względu na to, że część warzyw jest w stanie bardzo długo wytrzymać, nie ma problemu z utratą witamin, nie musimy nawet szukać bardzo mocno mrożonych warzyw, chociaż to też jest bardzo fajne rozwiązanie. Z perspektywy dietetycznej idealnym rozwiązaniem są kiszonki. A więc nie tylko kiszone ogórki, mamy również kiszone buraki, kiszone rzodkiewki i właściwie całe spektrum warzyw, które poddane działaniu kiszenia będzie można po pierwsze dłużej przechowywać bez strat,
A po drugie, kiszenie warunkuje to, że pewne substancje zawarte w warzywach są dla nas dużo bardziej przyswajalne, czy lepiej przyswajalne. Kolejnym elementem składowym dobrego, zdrowego obiadu jest źródło białka. I tutaj bardzo fajnie sprawdzają nam się właściwie różne rodzaje mięsa. Ostatnimi czasy mamy sporo doniesień odnośnie osób, które przeszły na weganizm, wegetarianizm i nie spożywają mięsa. Jeżeli jesteś wegetarianinem, to zupełnie spokojnie możesz wrzucić tam jajka, które mają bardzo dobry skład aminokwasowy i sporą zawartość białka. Jeżeli jesteś weganinem i odstawiłeś również jajka, problem z kompozycją odpowiedniej struktury białka staje się trochę poważniejszy. I tutaj bardzo fajnie sprawdzi się jakże kasza gryczana, plus na pewno będzie trzeba dodać strączki. Być może różnorodne strączki, a więc fasole, groch, soczewice, które naturalnie zastąpią te zwierzęce źródła białka. Często tutaj pojawia się również kwestia ryb. Jeżeli chodzi o ryby, to ryby są dosyć kontrowersyjne w kontekście zachowania zdrowia, bo z jednej strony mamy wytyczne, które mówią o tym, że dla zachowania zdrowia powinniśmy 2-3-krotnie w tygodniu spożywać ryby. Z drugiej, jeżeli popatrzymy na skład ryb, które są dostępne w obrocie, możemy zauważyć, że bardzo dużo z tych ryb to są ryby hodowlane. I tutaj kwestia ryb hodowlanych. Pamiętajmy o tym, że ryby hodowlane nie mają najlepszego składu. I mam wrażenie, że one nie powinny być często stosowane w naszej diecie. Ponieważ układ jest taki, kiedy popatrzymy na ryby dzikie, oceaniczne, to skład poszczególnych substancji, aminokwasów, białek, tłuszczów jest bardzo ciekawy i dopasowany jest do tego, co powinniśmy dostarczyć naszemu organizmowi. Natomiast kiedy popatrzymy na ryby hodowlane, to ryby hodowlane traktowane są paszą, która nie jest najlepsza. Możemy tutaj poszukać doniesień odnośnie toksykiny, a więc substancji, która ma sprawić, żeby pasza dla pstrągów, dla łososi hodowlanych wytrzymywała znacznie dłużej, a jednocześnie jest to bardzo silny antyutleniacz, ale substancja, która należy do silnych pestycydów, która nie powinna znajdować się w naszej diecie. Nie powinniśmy znaleźć jej odpowiedniej ilości w substancjach roślinnych, ale znajdujemy ją na przykład w łososiu czy w pstrągu. Dobrym rozwiązaniem byłyby tutaj ryby oceaniczne, niehodowlane. Oczywiście trudno jest znaleźć świeżą taką rybę w naszej części kraju, natomiast przy odrobinie chęci możemy spokojnie znaleźć i makrele, i dorsza, które będą nadawać nam się do jedzenia i będą miały ten wspólny mianownik, a więc będą utrzymywać nas w odpowiednim zdrowiu. Paluszki rybne niestety, moi drodzy, odpadają z tego względu, że to są substancje, które już zostały wstępnie poddane działaniu wysokiej temperatury. Przy okazji funkcjonowały w sporej dawce tłuszczu. Żeby ryba nam się nie psuła, żeby panierka nam się nie psuła, często jest to tłuszcz, który jest słabej jakości, a dokładnie często to są tłuszcze, które są bardzo bogate w kwasy tłuszczowe trans, które z naszej perspektywy zdrowotnej nie dostarczają niczego z wyjątkiem energii, a przy okazji jeszcze działają destabilizująco na metabolizm. Dlatego warto byłoby ograniczać właśnie owe paluszki rybne i właściwie inne substancje przetworzone, czy produkty przetworzone zwierzęce, które już kupujemy w panierkach. One nie będą nam się dobrze sprawdzały. Po obiedzie pojawia nam się często przekąska. Osobiście uważam, że jest to genialny czas na to, żeby wprowadzić owoce. Do tej pory owoce pojawiały nam się okazjonalnie. Oczywiście one mogą stanowić naturalną przekąskę, natomiast ten moment, w którym po południu, kiedy już po powrocie ze szkoły, możecie zjeść sobie radośnie świeże owoce, będzie nam się sprawdzał wyśmienicie. Jeżeli popatrzymy na to, jakie owoce byłyby odpowiednie, chyba wszystkie. Przy czym część z Was prawdopodobnie zauważyła już, że niektórzy lepsi bądź gorsi dietetycy mówią o tym, że powinniśmy ograniczać owoce z racji tego, że owoce bogate są we fruktozę. I tutaj faktycznie istnieją swego rodzaju doniesienia, które mówią, że bardzo duże dawki fruktozy będą wpływały na to, że nasz organizm może reagować
negatywnie. Może nam się otłuszczać delikatnie wątroba, czy pojawiać się jakieś zmiany w kontekście otłuszczenia całego systemu. Ale mówimy tutaj o tak dużych dawkach, które właściwie są nieosiągalne z jedzenia owoców, ale są bardzo łatwo osiągalne w kontekście napojów słodzonych syropem glukozowo-fruktozowym. Jest to syrop, który ze strony producentów jest o tyle ciekawy, że jesteśmy w stanie dużo taniej wytworzyć coś, co będzie zasładzało nam produkt. Jeżeli popatrzycie na napoje słodzone, możecie zauważyć, że tam często jest zaznaczone słodzone cukrem albo syropem glukozowo-fruktozowym, albo jednym i drugim. Syrop glukozowo-fruktozowy wytwarzany jest najczęściej z kukurydzy. Ciekawe jest to, że w produkcji najpierw powstaje nam glukoza, a później część glukozy zamienia się na fruktozę i dopiero wtedy pojawia nam się ów syrop glukozowo-fruktozowy. Syrop glukozowo-fruktozowy jest genialną substancją do tego, żeby nas tuczyć. I niestety, kiedy popatrzymy na składniki przekąsek, przetworzonej żywności, napojów słodzonych, zobaczycie, że syropu glukozowo-fruktozowego są olbrzymie ilości, właściwie w wielu produktach. Niekiedy w takich, których trudno byłoby nam sobie wyobrazić, na przykład w keczupie. I faktycznie duże dawki syropu glukozowo-fruktozowego mogą wpływać na to, jak będzie reagował nam metabolizm, co się będzie działo z wątrobą, z otłuszczeniem. Natomiast owoce, pomimo tego, że one zawierają trochę fruktozy, po pierwsze dawka fruktozy jest względnie niewielka, po drugie gęstość energetyczna owoców jest niska, a po trzecie owoce zawierają również inne substancje, które są nam niepotrzebne. Polifenole, które będą działały antyutleniająco, będą nas zabezpieczać przed mikrobami, bakteriami. Inne substancje w postaci witamin, mikro, makroelementów, które są nie do przecenienia. Dlatego owoce jak najbardziej. Czy można zjeść za dużo owoców? Jeżeli zjesz za dużo owoców, to w większości przypadków twój organizm zareaguje standardowo, czyli on ci dokładnie powie, że zjadłeś za dużo owoców. Jest to poniekąd reakcja również na duże dawki płonnika i fruktozy zawartych w owocach. Oczywiście przekąską tutaj równie dobrze mogą być orzechy, może być standardowa przekąska w postaci kanapki. Świetnie sprawdzą się również jajka w każdej postaci. No i oczywiście warzywa. Chociaż mam wrażenie, że przekąska w postaci warzyw jest trochę rzadziej spotykana. Przechodzimy do kolacji. Kolacja jest dosyć istotnym posiłkiem. Często spożywamy ją wspólnie, rodzinnie. I musielibyśmy się zastanowić, co byłoby najlepszym rozwiązaniem w kontekście kolacji. Kilkanaście lat temu mówiono o tym, że na kolację nie powinniśmy spożywać węglowodanów, dlatego że węglowodany wtedy odkładane są w postaci tkanki tłuszczowej. Ale dokładne badania metaboliczne odpowiedziały nam, czy rozwiązały pewien problem i okazuje się współcześnie, że kolacja idealnie byłoby, gdyby była bardzo węglowodanowa. Z tego względu, że po pierwsze nasza wątroba potrafi wtedy spokojnie odpocząć, kiedy nie musi nam wieczorem trawić dużych dawek tłuszczów czy białek. Po drugie, wieczorne węglowodany będą sprawiały, że powoli, spokojnie nasz organizm będzie się wyłączał. Ten mechanizm, który pojawia nam się po przekąskach, który jesteście w stanie dokładnie odczuć, czyli zjadamy pączusia, chce nam się spać, trochę wolniej pojawia się wtedy, kiedy zjadamy węglowodany złożone, ale ono również istnieje. W tym wypadku już nie jest negatywny, tylko staje się trochę bardziej pozytywny, ponieważ wieczorami poziom kortyzolu nam delikatnie spada i jesteśmy dużo bardziej przystosowani do spożywania węglowodanów. A więc idealna kolacja to byłaby kolacja bazująca na węglowodanach złożonych, które dla nas, może tak w sporcie i w sportach sylwetkowych bardzo często taką kolacją jest na przykład porcja ryżu zapiekanego z jabłkami, kaszy, kanapek z jakimś podstawowym, lekkostrawnym źródłem białka. Inną alternatywą dla kolacji mogą być jakiekolwiek elementy, które nie będą zawierały w sobie dużych dawek tłuszczów i będą bogate w łatwo przyswajalne białko. Tu mamy taki mały standard żywieniowy. Oczywiście są pewne warianty związane z żywieniem, ukierunkowane na osoby, które są bardzo aktywne fizycznie, albo są bardzo mało aktywne fizycznie, albo są nie do końca zdrowe metabolicznie. Natomiast
Jeżeli popatrzymy na te podstawowe czynniki związane ze zdrowym jedzeniem, to możemy założyć, że zdrowe jedzenie to jest jedzenie nieprzetworzone, jedzenie, a więc takie jedzenie, które jest w czystej postaci, jedno-, dwuskładnikowe, trzyskładnikowe. Jedzenie, które nie jest bogate w cukry proste. I tutaj bardzo fajnym wyznacznikiem tego, czy dany produkt bogaty jest w cukry proste, jest to, żebyśmy sprawdzili skład. Jeżeli na jednym z trzech pierwszych miejsc pojawia nam się cukier albo syrop glukozowo-fruktozowy, to znaczy, że produkt powinien zostać w sklepie. I wtedy okazuje się, że jemy od razu dużo zdrowiej. Powinniśmy unikać kwasów tłuszczowych trans, a więc tych kwasów tłuszczowych, które pojawiają nam się we fryturze, a więc ciasta, ciasteczka, margaryny twarde, margaryny miękkie, frytki, substancje przetworzone, paluszki rybne. Coś wstępnie poddane smażeniu, zwłaszcza kiedy ma panierkę. Na pewno musielibyśmy się zastanowić nad kofeiną w waszej diecie. Na tym etapie prawdopodobnie energy drinki, czy też kawa, albo Coca-Cola pojawia się względnie regularnie i warto byłoby pomyśleć, czy zawartość kofeiny będzie dla was pozytywna, czy negatywna. Z perspektywy genetyki sporo osób uczulone jest na kofeinę. Jest to związane z układem, który nazywa się układ cytochromalny B450 i część osób po prostu słabo reaguje na kofeinę, a właściwie układ jest taki, jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się z kofeiną w naszym systemie, to po jakimś czasie kofeina powinna zostawać metabolizowana, a więc część kofeiny powinna zostać rozłożona do czynników nieaktywnych. Kiedy popatrzymy na osoby, które są bardzo wrażliwe na kofeinę, to możemy zauważyć, że okres półtrwania kofeiny jest bardzo mocno wydłużony. Jeżeli tak jest u ciebie, to niestety będziesz musiała bardzo mocno ograniczyć spożycie substancji, które są bogate w kofeinę. Do takich substancji na pewno należą energy drinki, na pewno Coca-Cola, na pewno kawa, niekiedy również herbata. Tutaj zawartość kofeiny w herbacie jest trochę mniejsza i częściowo to jest teina, która również należy do grupy metyloksantyn, ale jednocześnie nie działa tak bardzo pobudzająca. Jednak musisz poobserwować swój organizm i sprawdzić, jak to mniej więcej wygląda. Kolejna rzecz, która pojawia nam się w kategoriach rzeczy niezdrowych w naszej diecie, to jest zbyt duża dawka soli kuchennej. Przy czym doniesienia ostatnich lat dosyć wyraźnie pokazują, że duża dawka soli kuchennej będzie mogła być niezdrowa tylko wtedy, kiedy nie uprawiasz sportu. Jeżeli jesteś osobą aktywną fizycznie, dodatkowa porcja soli raczej będzie dla ciebie pozytywna z tego względu, że uprawiając sport, z reguły termoregulacja działa w układzie, w którym pocimy się dosyć mocno, a pot nieprzypadkowo jest słony. To jest właśnie chlorek sodu, który wydalamy na zewnątrz, tym samym musimy go w jakimś sensie uzupełniać. Inne czynniki, które mogą warunkować to, że nasza dieta przestaje być zdrowa, obejmują na pewno niedobory witaminowo-mineralne. I to też jest temat, który warto jest poruszyć. W naszej szerokości geograficznej bardzo częstymi niedoborami, jeżeli chodzi o witaminy i minerały, to są witaminy z grupy, właściwie witaminy D3, K2, jako mały standard. Są to witaminy związane z ekspozycją na słońce. Nasz organizm potrafi wytworzyć witaminę D, ale wytwarza ją wtedy, kiedy mamy odpowiednią dawkę cholesterolu i odpowiednie nasłonecznienie, czyli nasza skóra narażona jest na działanie słońca bezpośrednio. Jesienią i zimą, z oczywistych względów, raczej nie przebywamy rozebrani na świeżym powietrzu. Tym samym ta możliwość wytworzenia witaminy D jest bardzo niewielka. Stąd rekomendacje WHO, zresztą potwierdzone przez Instytut Żywności i Żywienia, mówią o tym, że suplementacja witaminy D3 jest niemalże niezbędna i w większości naszej populacji istnieją niedobory właśnie owej witaminy D3. Jeżeli jesteście z grupy osób, które nie spożywają produktów zwierzęcych, to standardem suplementacyjnym jest dodatek również witamin z grupy B, a dokładnie witamin B12. Z tego względu, że głównym źródłem witaminy B12 to są właśnie produkty mięsne. Inne niedobory, które pojawiają nam się w naszych szerokościach, to są niedobory związane z selenem, z cynkiem, niekiedy z magnezem.
Ale tutaj przy zastosowaniu tych podstawowych, zdrowych wytycznych odnośnie diety, czyli chociażby wprowadzeniu orzechów, te niedobory jesteśmy w stanie bardzo szybko uzupełnić. To tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo za zajęcia. Mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnych.